Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że przyjechaliście tak licznie, że jeszcze Ruch Czystych Serc trwa, spotyka się także poza wakacjami. Bardzo nam na tym kiedyś zależało. Ja teraz z racji, że bywam proszony w różne miejsca też i jakoś ostatnio, szczególnie dla małżeństw, staram się posługiwać to. Nie mam za bardzo możliwości być na tych rekolekcjach w Grudku, ale wiem, że jesteście w dobrych rękach, więc te owoce na pewno są tego wielkiego dzieła, jakim jest Ruch Czystych Serc. Przez organizatorów zostałem poproszony, żeby coś powiedzieć na temat świętości, ale właśnie w tym charyzmacie Ruchu Czystych Serc, czyli czystości. I szukając różnych takich bożych świateł na ten temat, akurat zdarzyło się, że ktoś do mnie napisał maila, którym chciałbym się podzielić. I proszę, żebyście wysłuchali go uważnie, bo myślę, że tutaj są bardzo ważne sprawy, do których będziemy się też w trakcie tej konferencji odwoływać. One też pomogą nam ułożyć sobie różne sprawy, z którymi być może się też zmagamy, może są dla nas ciągle problemem. Ale po to Pan Bóg daje ludziom różne doświadczenia, żeby inni mogli wyciągać z tego wnioski i żeby mogli sami przekonać się, że nie są zostawieni sami sobie bez pomocy, ale też wskazuje, jak można sobie radzić w tych trudnościach. Więc nie przedłużając, przejdę do tego maila. On jest dość długi, ale myślę, że wysłuchacie go z uwagą, bo jest bardzo ciekawy. Szczęść Boże, na początku tego listu chciałabym księdzu podziękować, ponieważ właśnie po raz pierwszy od księdza usłyszałem w jakiejś konferencji o pismach Alicji Lęczewskiej, które całkowicie odmieniły moje życie. Trochę ponad rok temu zaczęłam je otwierać, każdego dnia prosząc o słowo i każdego dnia była bardzo dokładna i konkretna odpowiedź, niebywale pasująca do danego dnia, sytuacji czy pytania, jakie akurat nosiłam w sercu. Przez długi czas nie mogłam się nadziwić, ani też do końca w to uwierzyć. Musiało minąć kilka miesięcy codziennych pytań i odpowiedzi, aż całkowicie uwierzyłam, że Pan Jezus naprawdę odpowiada, bo ilość pasujących odpowiedzi była już tak ogromna, że nie mogłabym nazwać tego przypadkiem. Każdą sytuację, każde pytanie i odpowiedź zaczęłam zapisywać, ponieważ były one tak bardzo różne, a odpowiedzi zawsze niesamowicie trafne, poruszające, nadające kierunek i głęboko przemieniające, choć to ostatnie daje się dostrzec dopiero po pewnym czasie. Zaledwie kilka miesięcy takich codziennych pytań i odpowiedzi sprawiło, że moje bardzo nieuporządkowane życie, dla którego od lat nie było widać ratunku, odwróciło się o 180 stopni. Teraz mam 29 lat i właściwie zaczynam żyć dopiero teraz. Sama nie potrafiłam się wydostać, ani też nie potrafiłam nikogo poprosić o pomoc. Pan Jezus wszedł w moje życie bardzo zdecydowanie i dał się poznać wielokrotnie jako żywy, prawdziwy, kochający, miłosierny, hojny i zawsze obecny. Chociaż może nie wydarzyłoby się to, gdyby nie najpierw zawierzenie siebie Matce Bożej oraz świętemu Józefowi w akcie desperacji. W skrócie powiem o sobie, że urodziłam się w domu katolickim. Już od przedszkola miałam bardzo duży problem z grzechami nieczystymi, chociaż wtedy nie wiedziałam, że to problem. Wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej widziałam w sposób nieczysty, bluźnierczy lub demoniczny, na przykład z potworną twarzą, z czerwonymi oczami. Nie potrafiłam zobaczyć inaczej, nawet patrząc bezpośrednio na ich obraz. Myślałam, że tak po prostu mam, chociaż nie było to komfortowe i rodziło dystans do Pana Jezusa i Matki Bożej. Od wczesnego dzieciństwa miałam jeszcze jeden bardzo duży problem. Mianowicie odczuwałam bardzo często obecność czegoś bardzo złego. Pojawiało się to nagle, często czułam, że stoi zaraz obok mnie lub idzie za mną. Najczęściej doświadczałam tego w domu, ale kilka razy także gdzieś idąc na ulicy lub na pustej klatce schodowej, czekając na windę.
Pamiętam jedną sytuację bardzo wyraźnie, gdyż strach sięgał już całkowicie zenitu. Z jakiegoś powodu byłam sama w domu. Siedziałam w swoim pokoju i robiąc coś na komputerze, nagle poczułam ten strach, tę obecność. Zerwałam się z krzesła i wybiegłam ze swego pokoju do pokoju mamy. Wbiłam się w fotel. Czułam, że to coś przyszło za mną. Wtedy na moich oczach wysunęła się szufladka z wieży grającej i zaczęła się kręcić. Pamiętam, że zerwałam się z całym impetem w stronę wieży, zatrzaskując tę szufladkę z taką siłą, że aż dziwne, że się nie zepsuła. I czym prędzej na fotel, znów wgniatając się z całą siłą w niego, jakby mi to miało jakoś pomóc. Bałam się tego bardzo. Zarówno jako dziecko, jak i już jako nastolatka. Z tego strachu nie wracałam od razu po szkole do domu. Brałam wszystkie możliwe zajęcia pozalekcyjne, aby wyjść ze szkoły jak najpóźniej. Dzięki tym zajęciom udawało się wyjść ze szkoły często około 18. Później szłam do pracy, do mamy, aby tam zabić czas i wrócić z nią do domu o 21. Tak mijały lata. Byłam bardzo dobrym i lubianym uczniem w szkole, zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. Dlatego też nie uważałam, że mam jakiś problem psychiczny. Nie chciałam nikomu opowiedzieć o tym, co przeżyłam z wielu powodów. Dla mamy chciałabym być filarem, podparciem, który nie przynosi dodatkowych problemów niż te, które miała jako samotna matka. W szkole każdy znał mnie od najlepszej strony. Udzielałam się wszędzie, więc czułam, że nie mogłabym nikomu o tym powiedzieć. Bałam się, co dana osoba mogłaby o mnie pomyśleć, albo że mogłaby mnie wyśmiać lub powiadomić mamę. Każdego księdza z parafii też bardzo dobrze znałam, gdyż pisałam gazetkę parafialną i udzielałam się w oazie i w kościele. Na spowiedzi także nie mówiłam o swoich odczuciach obecności złego, natomiast zawsze spowiadałam się z tego, że brzydko wyobrażam sobie Pana Jezusa i Matkę Bożą. Mimo, że nie miałam kontroli nad tymi wyobrażeniami, uważałam, że skoro to w mojej głowie, to jestem temu winna. Nie potrafiłam także tego prawidłowo nazwać. W okresie nastoletnim pojawiły się coś, co nazwałabym nocnym atakiem na duszę. Czasami, gdy spałam, nagle coś atakowało, próbowało wedrzeć mi się do ciała lub dusić, szarpać mną. W tej panice przychodziło tylko zdrowaś Maryjo. Wtedy szybko to odpuszczało, a ja budziłam się w przerażeniu, nie wiedząc, co właściwie się wydarzyło. Próbowałam to sobie jakoś wytłumaczyć. Któregoś razu oglądałam z mamą coś w telewizji i zasnęłam z nią w jej łóżku. Tej właśnie nocy nastąpił najbardziej traumatyczny atak na tamten czas. Mimo, że trwały one zawsze zaledwie kilkanaście sekund, nie można ich zapomnieć. Zaczęło się jak zawsze. Walka, coś jakby próbuje mną zawładnąć, szamotanina, modlitwa, w panice myląc słowa. Nagle walka ustała, a moim oczom ukazał się szatan w całej okazałości. Najstraszniejszy widok, jaki chyba można sobie wyobrazić. Stał w przedpokoju, gdzieś 2-3 metry ode mnie. Czułam, że mnie nienawidzi. Czułam jego siłę. Biła od niego przebiegłość, wyższość, inteligencja i pogarda. Miał twarz dość podobną do ludzkiej, ale nie całkiem. Długa szata koloru czarnego z czerwonym. Zapytał mnie tylko, czy już mam dosyć jego dręczeń. To była niedziela rano. Obudzona w przerażeniu, udawałam, że śpię, aby schować przerażenie, gdy mama wstawała do pracy. Gdy tylko usłyszałam drzwi zamykającej się windy, dosłownie w 30 sekund brałam się bez makijażu, co dla gimnazjalistki było trochę nie do pomyślenia, wybiegłam z domu. Nie mogłam jednak pojąć, że ona najwyraźniej nic nie słyszała, co się wydarzyło, zbierając się spokojnie do pracy. Po tym wydarzeniu miałam trochę spokoju od nocnych ataków, ale uczucie zła obok nadal się pojawiało regularnie. Był to też czas, gdy jeszcze bardziej weszłam w nieczystość. Związałam się z chłopakiem i wyjechałam do niego do Stanów od razu po maturze, nie czekając nawet na wyniki egzaminu. Wydawało się to idealną okazją od ucieczki przed kochającą, lecz trochę nadopiekuńczą mamą. Przed wyjazdem towarzyszył niepokój,
Chodziłam wielokrotnie na adorację, ale nie potrafiłam tego rozeznać. Żyłam w ciemności mimo chodzenia do kościoła. Żyłam w totalnym grzechu, usprawiedliwiając to i myśląc, że czystość jest staroświecka i że czasy się zmieniły. Z perspektywy czasu już wiem, że nie było to Bożą wolą, ale wtedy towarzyszyły mi słowa: raz się żyje, zawsze mogę wrócić. Oczywiście te słowa nie okazały się prawdą, nie dało się wrócić. Kajdany i łańcuchy zła były coraz cięższe i zaciskały się coraz mocniej, a ja tylko coraz bardziej się oddalałam od Boga. Przestałam bardzo szybko chodzić na mszę świętą. Z jednej strony tęskniłam za Bogiem, z drugiej zaś wszystko inne było ważniejsze. Nie potrafiłam pogodzić tego w nowym życiu za granicą. Wpadłam w środowisko niewierzące i wierzące niepraktykujące, gdzie jedyną rzecz, która się ostała, to było święcenie pokarmów w sobotę podczas świąt Wielkanocy, bo o rezurekcji już nie było mowy. Tak mijały lata. Coraz większe zagubienie, tęsknota, świadomość potępienia, taplanie się w kłamstwach szatana. Z radosnej, zawsze pozytywnie nastawionej do życia dziewczyny zrobił się duchowy, psychiczny, a także fizyczny wrak. Dosięgła jej choroba, szpital, natrętne, krwawe, mordercze obrazy i wizje. To była codzienność. Można rzec, że nie było od tego oporu. Do tego dochodziły cały ciągły hałas i chaos w głowie. Przez lata myślałam, że każdy tak ma. W mojej głowie jakby żyło wiele osób naraz. Każda mówiła jednocześnie, a ja nie wiedziałam już, czym i którą z tych osób jestem. Nie mogłam być sama w domu, bo od razu czułam to coś, co pojawiało się nagle. Jedyne, co zostało, to tęsknota za Bogiem i ostatni procent nadziei. Wiśnią na tym całym torcie bałaganu i zła okazała się sytuacja, która wydawała się najgorsza ze wszystkich. Jednakże to ona zmotywowała mnie, aby pójść do księdza lokalnej parafii i o wszystkim opowiedzieć, szukając pomocy. Była to noc wigilijna. Obudziłam się, coś zawładnęło moimi ustami i usłyszałam, że wypowiadam słowa, że oddaję swoją wiadomo co, wiadomo komu. Poczułam ruch moich ust, które to wypowiadają, i także usłyszałam, jak to mówię. To było przerażające i poczułam, że już przegrałam wszystko. Przegrałam życie wieczne, już nic nie da się zrobić i to wszystko do tego ma taką szczególną i to wszystko do tego w taką szczególną noc. Chodziłam z tą myślą o przegranej kolejne 3 lata. Praktycznie uważałam, że to już koniec. Te słowa, że oddaję, były w głowie jak mantra. Usłyszałam je wielokrotnie każdego dnia. Ale co mnie zastanawiało, to to, że ja sama z siebie nie powiedziałabym takich słów. Zawsze uważałam, że nie ma nic cenniejszego od duszy. To było tym procentem nadziei. Także nie potrafiłam z tą sprawą iść tutaj w Stanach, mimo że w Nowym Jorku są polskie parafie. Wydawało się to nieosiągalne. Przymierzałam się, żeby pójść z tym do swojej polskiej parafii już wcześniej, ale zawsze słyszałam w głowie głos, który straszył mnie, czym tylko mógł, mówiąc, że nie mogę z tym iść do księdza, bo jeśli pójdę, to samolot, w którym będę lecieć, spadnie, lub że ktoś umrze, albo że mi coś się stanie. Dlatego zeszło mi z tym 3 lata. W końcu podczas urlopu w Polsce zdobyłam się na odwagę. I od tego momentu zaczął się proces powolnego nawracania i porządkowania. Myślę, że ta decyzja pójścia do księdza była właśnie tą decyzją zmiany i próbą walki. Wraz z tym Bóg wkroczył do mojego życia bardzo wyraźnie. Mimo wszelkich obaw, że ksiądz mnie wyśmieje, on potraktował mnie poważnie. Okazało się, że ten temat nie był mu obcy. Wysłał mnie do księdza egzorcysty, chociaż wtedy słyszałam o tym tylko z filmu, który katecheta włączył na religii z czasów gimnazjum. Mimo przerażenia nadzieja wzrosła. Wieczór przed pójściem do egzorcysty nie obył się bez ataku. Podczas zwierzenia się starszej siostrze, dokładniej z tego, co od lat przeżywałam, czułam silną opaskę, która ściskała mi głowę. Dyskomfort tego ściskania i miażdżenia był tak duży i silny, że momentami odbierało mowę.
Znałam to uczucie dobrze. Towarzyszyło zawsze, gdy zaczynałam cokolwiek opowiadać na ten temat, jednakże tym razem było to jeszcze o wiele silniejsze. Moje obydwie siostry oraz mama wiedziały trochę z moich opowiadań o pewnych sytuacjach, które od najmłodszych lat opowiadałam, jednakże nie rozumiały tego. Nikt nie wziął tego wystarczająco poważnie, aby się temu lepiej przyjrzeć. Sytuacja zmieniła się, gdy powiedziałam, że to nasz ksiądz z parafii właśnie wysyła mnie do egzorcysty. Zrobiło się jakby poważniej. Poczułam, że nie jestem sama. Ksiądz to jednak autorytet. Opowiedziałam wtedy ze szczegółami. Żyjąc w wieloletnim małżeństwie cywilnym, nie mogłam się wyspowiadać, jednakże ksiądz odmówił modlitwę uwolnienia. Był to krok w stronę nowego życia, chociaż walka dopiero się rozpoczynała. Po urlopie powrót do domu, do Stanów, do męża, do pracy, do grzechu i do samotności. Po kilku miesiącach z pomocą pojawiła się Matka Boża. Bóg posłużył się moimi siostrami. Pierwsza siostra zamówiła mszę świętą w mojej intencji. Druga zaś, nie wiedząc o pierwszej, wysłała mi 33 dni zawierzenia się Matce Bożej według świętego Ludwika de Montfort. Proponowana data rozpoczęcia akurat wypadała w moje urodziny, a dzień oddania akurat w dzień zamówionej mszy świętej. Uznałam, że to może nie przypadek i jedyna okazja. To była jedyna rzecz właściwie, która zmotywowała mnie, aby zacząć i później kontynuować. Nie brałam tego całkiem na serio, ale czułam, że powinnam to zrobić. Podczas 33 dni wielokrotnie zdarzało się nie odmówić danego dnia albo nawet ominąć dwa dni pod rząd. Jednakże coś mówiło mi, aby nadrobić, nie poddawać i kontynuować dalej. Moment wypowiedzenia ostatnich słów zawierzenia był całkowicie niesamowity. Poczułam, jak wielki głaz spadł nagle jakby z okolicy serca. Bardzo fizycznie to odczułam. Waga tego czegoś była ogromna. Totalnie rozpłakałam się ze wzruszenia. Uczucie podobne do tego, jakie pamiętałam z czasów spowiedzi świętej za dziecka. Zrobiło się nagle tak lekko. I tak zaczęła się podróż z Matką Bożą. Czułam, że jestem na dnie, ale zrobiło się w powietrzu jeszcze więcej nadziei niż przedtem. Wtedy też wiedziałam, że od tej pory nie będę czuć się z tym sama. Około miesiąc po zawierzeniu natrafiłam na informację, że ksiądz egzorcysta, u którego byłam, będzie miał rekolekcje wielkopostne w mojej parafii. Nie wiedziałam o czym, ale jak zobaczyłam, że to on, wiedziałam, że muszę obejrzeć. Akurat były streamowane online. Moje siostry i mama także obejrzały online. Prawdopodobnie tylko dlatego, że to właśnie był ten sam już znany mi i im z opowieści ksiądz. Te rekolekcje były o zagrożeniach duchowych, o realnym istnieniu i działaniu złych duchów, demonów, o przekleństwach pokoleniowych, zabobonach, horoskopach, okultyzmie. To był moment wielkiego przebudzenia w moim rodzinnym domu. Wielkie otwarcie oczu. Pierwsze w życiu starcie z tym tematem. Moment także głębszego zrozumienia także mojej osoby przez najbliższych, zrozumienie tego, czego doświadczałam. Okazało się, że moja rodzina miała do czynienia z ogromną ilością rzeczy, które są właśnie z listy zagrożeń duchowych. Odkrywanie tego było niesamowite. Zaczęło się sprzątanie domów, wymienianie się informacjami, nowymi filmikami na YouTubie o tej tematyce. Odkryliśmy wtedy kanał RCTV księdza, filmy księdza Glasa, wkrótce także księdza Chmielewskiego. To była nasza baza. Otrzymałam wielki głód wiedzy. Zaczęłam słuchać konferencji całymi dniami, tygodniami, miesiącami. Gdy pierwszy raz usłyszałam od księdza o pismach Alicji Lęczewskiej, wiedziałam, że właśnie to te muszę kupić. Trwało to jakiś czas, temat jej powracał, pragnienie posiadania tej książki nie ustawało. Nie miałam nawet w domu Pisma Świętego, ale to nie był ten kierunek na tamten czas. Nie wiedziałam, dlaczego muszę je kupić. To po prostu było silne, nieustające pragnienie. Jednakże nie analizowałam tego. Niebawem byłam znowu na wakacjach w Polsce i kupiłam słowo pouczenia oraz świadectwo,
które od razu gdzieś się zapodziało. I do dziś nie znalazłam, mimo że mieszkanie w Polsce ma tylko 40 metrów kwadratowych. W taki to sposób z tych dwóch książek przyjechało ze mną do Stanów tylko słowo pouczania. Do Stanów przyjechały ze mną wtedy jeszcze dwie inne książki. Jedną dostałam od siostry. Książka ojca Joachima Badeniego pod tytułem Światłość serca. Druga książka księdza Jana Reczka pod tytułem To Jezus leczy złamanych na duch, mojego egzorcysty. Tak oto któregoś dnia otworzyłam gdzieś ową książkę Badeniego. Nic nie rozumiałam z fragmentu, który przeczytałam, jednakże padło tam hasło, które bardzo mi się spodobało i zaciekawiło, a brzmiało od nowa w Duchu Świętym. Od razu otworzyłam gdzieś też pismo Alicji po raz pierwszy i również akurat padła ta sama fraza. Uznałam, że to nie przypadek, a jakiś trop. Szybko wygooglowałam to. Co ciekawe, wtedy wyszukiwarka nie pokazała nic ciekawego, jakby ta fraza niemalże nie istniała. Mimo tego, że nadal nie wiedziałam co, to jest czułam, że to będzie coś dla mnie. Niebawem tak też się stało. Przypadkiem zobaczyłam opis tej książki autorstwa księdza Reczka, gdzie było napisane rekolekcjonista związany z odnową w Duchu Świętym. Wtedy wiedziałam, że to właśnie był ten wspomniany trop. Ta książka dała mi wstęp do codziennych rozmów z Panem Jezusem. Czytając ją, oddawałam Mu wszystko po kolei. Ostatnia strona rozdziału, na którego kartach oddaje się wszystko, całego siebie, przypadła na dzień modlitwy uwolnienia i uzdrowienia, na który wybrałam się, gdyż parafia akurat gościła księdza z Polski i była to specjalna msza. A ja właśnie rozpoczynałam drogę regularnych mszy świętych. Od tego właśnie dnia Pan Jezus wyraźnie przejął ster mojego życia. Poczułam wyraźne oddanie mnie z rąk Matki Bożej na ręce Pana Jezusa. Od tego właśnie dnia, a minęło 14 miesięcy, zaczęła się wyraźnie prowadzenie Pana Jezusa i porządkowanie całego mojego życia. A fundamentem całej przemiany jest codzienne otwieranie pism Alicji. Jak już wspomniałam, przez pierwsze miesiące nie dowierzałam, że Pan Jezus tak może i chce komunikować się z człowiekiem, że On naprawdę mnie słyszy i chce prowadzić. A sytuacje tak nieraz charakterystyczne, tak konkretne, kuriozalne czasem miały tak konkretną, pasującą odpowiedź, które w innej sytuacji nie miałyby totalnie sensu. Pan Jezus przewrócił całe moje życie do góry nogami. Choć to było trudne, wiedziałam, że wszystko musi runąć. Pan Jezus tłumaczył mi codziennie wszystko, co się dzieje, dlaczego się dzieje, a także co ma nastąpić. Przygotowywał mnie na wiele rzeczy, które miały się wydarzyć. Uprzedził, część już się wydarzyła. Pan Jezus odseparował mnie całkowicie, odciął od świata. Zostałam sama w górach, z dala od świata. Wychodząc z domu jedynie raz w tygodniu na mszę świętą, a kościół tutaj to 45 minut jazdy w jedną stronę, Pan Jezus wszedł w moje życie nagle i zdecydowanie. Od czasu zawierzenia Jemu do generalnej spowiedzi były 4 miesiące, gdzie całe życie oraz związek w Ameryce legło w gruzach. Był to bardzo trudny czas dla mnie, jednakże tak bardzo potrzebny. Przeszedłam też kilkamiesięczną walkę sama z sobą, gdy Pan Jezus chciał uwolnić mnie również od siebie samej. Jest to najtrudniejszy rok w moim życiu, ale także najbardziej niesamowity. Mimo, że zawsze byłam wierząca, to jednak spotkanie żywego Boga i spotykanie Go codzienne, gdzie On daje odczuć swoją obecność, czy widzenie Go w snach, jest czymś tak pięknym, że słowa tego nie opiszą. Jestem bardzo wdzięczna za te pisma Alicji. Z czasem Pan Jezus w przepiękny sposób dołożył mi jeszcze dwie książki, przez które chciał mówić, oraz Pismo Święte. Były to O naśladowaniu Chrystusa oraz Bóg Ojciec mówi do Ciebie. Codzienne spotkania z Bogiem Ojcem. Gdy otwieram czasem dwie książki lub trzy naraz, fragmenty uzupełniają się. Czuję się jak prawdziwa uczennica, notując to wszystko i wprowadzając w życie. Taki mail, tam jeszcze coś było więcej napisane, ale to już bardziej prywatnie.
Myślę, że wielu z was może zobaczyć siebie i może nawet swoje własne historie, życiowe historie w tym, co tutaj jest opisane. I jeżeli to przeczytam po to, żeby te słowa dały wam nadzieję, bez względu na to, w jakim punkcie życia jesteście. Nadzieję na to, że po pierwsze możliwe jest uwolnienie, możliwe jest uzdrowienie, możliwe jest wyjście z tych różnych problemów, które wloką się za wami przez długi czas. A jeżeli się ciągle wloką i nie widać postępu, to wina jest po waszej stronie, a nie po stronie Pana Jezusa. I trzeba ją zidentyfikować. Zadać sobie pytanie, dlaczego właśnie tak jest, że coś we mnie na przykład jest nieuzdrowione, że coś się za mną wleczy. Tutaj zostało pokazanych kilka przynajmniej punktów, które powtarzają się w życiu wielu z nas. Można je nazwać błędami, można je nazwać złymi wyborami, obojętnie, ale można by to też nazwać taką strategią, jak dochodzi do różnego rodzaju problemów w naszym życiu, odejścia od Pana Boga, jak pojawiają się problemy, jak zły duch ma do nas coraz większy dostęp. Ale też, i to jest bardzo ważne, pokazane jest, jak szybko może Pan Jezus przyjść z pomocą, jeśli tylko mu stworzymy ku temu właściwą przestrzeń. Zaczyna ją porządkować. Jak bardzo zależy mu na tym, żebyśmy wchodzili na drogę właśnie świętości. Bo świętość to nie jest jakaś wyjątkowość życia, coś bezgrzesznego, ale jest to po prostu takie gorące z serca wynikające pragnienie nawracania się, porządkowania własnego życia. I że to działanie Pana Jezusa, które ma nas w tym wesprzeć, ono przychodzi prawie że natychmiast. I to, co ciekawe, zawsze właśnie na takiej drodze rozpoznajemy obecność Pana Jezusa, który, jak ona w tym mailu podkreśliła, daje się rozpoznać jako po pierwsze żywy, prawdziwy, kochający, miłosierny, hojny i zawsze obecny. Takich sześć przymiotów prawdopodobnie ta dziewczyna, która do mnie napisała, to tak z rozpędu, ale myślę jednak z Ducha Świętego, wskazała bardzo precyzyjnie, jak chce nam się objawiać Pan Jezus. I tutaj też od razu możemy zadać sobie pytanie, w który z tych przymiotów wierzę najmniej? Pod którym z tych przymiotów Pan Jezus nie chce do mnie przyjść? Każdy niech zada sobie takie pytanie. Jeszcze raz przychodzi, dał się poznać jako żywy, prawdziwy, kochający, miłosierny, hojny i zawsze obecny. No być może właśnie, jeżeli pod którymś z tych punktów ty nie dostrzegasz Pana Jezusa, to jest jakiś zasadniczy problem twojego serca, twojej relacji z Panem Jezusem. I trzeba prosić o to, żeby to zostało uzdrowione. To uzdrowienie, jak tutaj pisze ta dziewczyna, ono zaczęło się właściwie od tego momentu, że podjęła decyzję, że oddaje siebie Matce Bożej, a potem świętemu Józefowi, jak to fajnie podkreśliła, w akcie desperacji. I dobrze, bo jeżeli gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna nam się palić grunt pod nogami, to znaczy, że to jest już właśnie ten moment, że trzeba działać. Nie ma nic gorszego, kiedy ktoś wciąż waha się i zastanawia, czy to już jest pora na nawrócenie, a czy to jest pora, żeby się oddać Matce Bożej, a czy to jest pora, żeby się oddać świętemu Józefowi. Ileż osób takich przychodzi do mnie i mówi, rozeznaję, czy mam się oddać Matce Bożej. Odmawiam w tej intencji jakieś kolejne różańce, noweny i nie dostaję żadnych znaków z nieba. Nie dostaniesz, bo odpowiedź brzmi tak. Zawsze odpowiedź brzmi tak. Na co czekasz, że spadnie z nieba anioł, objawi ci się i powie, tak, zawierz się Matce Bożej. A ksiądz ci to tyle razy mówił gdzieś tam, może w konfesjonale, albo może na konferencjach w czasie rekolekcji. Tyle razy mówił, zrób to. Każdy z nas powinien to zrobić. Bo przecież sam Pan Jezus nam to powiedział z krzyża, kiedy przekazał swojemu umiłowanemu uczniowi Maryję, swoją matkę. Każdy z nas powinien wprowadzić w swoje życie Matkę Bożą, Maryję, świętego Józefa również, jako tego wielkiego opiekuna, przed którym również drżą demony. A więc tutaj nie ma co rozeznawać, wahać. Ja to mocno podkreślam, bo jakoś w ostatnim czasie też, ale to nie jest tylko kwestia ostatniego czasu, ale pojawiają się osoby u mnie i pytają, no, czy ja rzeczywiście powinnam się oddać Matce Bożej, czy rzeczywiście mam się tyle modlić do świętego Józefa. Tak. Z tego wyjdzie tylko dobro. Ale jeżeli tego nie zrobisz, to licz się z tym, że stwarzasz szatanowi przestrzeń, żeby mógł coraz bardziej grać na twoich słabościach. I oczywiście dzisiaj
Tą struną jest przede wszystkim sprawa naszej seksualności. Nie chcę tego specjalnie rozwlekać, bo na ten temat wiele macie na tych konferencjach, które są i latem, i teraz właśnie o tych grzechach nieczystych. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że wciąż tego rodzaju problemy, to można powiedzieć co najmniej w pierwszej trójce upadków młodych ludzi, są obecne. I wciąż trzeba gdzieś tam badać siebie, swoje serce, na ile tego rodzaju słabości, grzechy są obecne w życiu człowieka. Jako że ruch czystych serc trochę trwa już, ma swoją historię, to i ja też mam z nią swoją historię, iluś tam lat związania z tym ruchem i ludźmi, którzy są w tym ruchu. Także no mam jednak pewne obserwacje, że są tacy ludzie, którzy dostrzegają ten problem, szukają pomocy u Pana Jezusa, choćby jadąc na te rekolekcje, ale potem znowu ileś tam kroków wstecz, znowu gdzieś trafiają w to samo bagno, jakby nie dowierzając temu, że to uzdrowienie jest możliwe, albo jakby kwestionując to, co usłyszeli na tych rekolekcjach, coraz bardziej wchodząc w dialog ze światem, właśnie w jakiś kompromis, że może to jednak ten ruch czystych serc jest zbyt radykalny, a może właśnie ci księża się mylą, może te siostry, które tu głoszą, osoby, które dają świadectwo. Z takimi osobami niestety też się spotkałem, które na początku zdawały, że pięknie idą za Panem Jezusem drogą nawrócenia, a potem niestety gdzieś tam lądowały w jakichś dziwnych związkach, relacjach jednych, drugich, piątych, dziesiątych i po iluś tam latach, to nigdy nie powiedział, ona, on byli w ruchu czystych serc. Więc to tylko pokazuje, jak szatan poluje na nas, ciągle obserwuje, gdzie, w którym momencie popełnimy błąd. Więc bazuje nie tylko na naszych słabościach, ale na pewnych okolicznościach naszego życia, które mogą się mu nadarzyć. W tym momencie akurat, znaczy w tym momencie, w przypadku tejże dziewczyny, to tą okazją była nadopiekuńczość matki. To była taka baza, która spowodowała, że ta dziewczyna w pewnym momencie miała jej dość i zdecydowała o wyjeździe z tego domu. Oczywiście tutaj można by rozważać, czy wyjazdy z domu i samodzielność jest czymś dobrym czy złym. Według mnie czymś dobrym na jakimś etapie i pożądanym. Ale jednak, jeżeli jest to zawsze jakaś forma ucieczki, to będzie gdzieś tam pewną sprawą, na której będzie zły duch usiłował ugrywać coś dla siebie. A więc ona uciekła. Uciekła do chłopaka, który był w Ameryce, no i oczywiście wpadła z nim w grzechy nieczyste. Potem to się skończyło jakimś związkiem cywilnym, wieloletnim, długim. I przy okazji odciął ją od środowiska, od kościoła, od sakramentów. No tutaj jesteśmy w Polsce, to tego nie doceniamy, ale przecież, jeżeli tylko pojawi się jakiś problem, no to natychmiast wsiadasz w samochód, tramwaj albo na piechotę czy rower i jesteś w kościele. Minuta, dwie, pięć, dziesięć najwyżej. Może gdzieś tam w skrajnych przypadkach trochę więcej. Ale kościołów jest mnóstwo, także kapłanów, zawsze gotowych do tego, żeby odprawić mszę świętą, wyspowiadać, porozmawiać. Za granicą tak pięknie nie ma. Ja jeżdżę sporo z rekolekcjami, spotykam się z Polakami, młodymi ludźmi, takimi jak wy. I oni mówią, proszę księdza, Jezu, jakbym ja wiedział, ile ja to w Polsce miałem, że miałem księdza na wyciągnięcie ręki. Przecież to jest nasz największy narodowy skarb, nasze największe bogactwo. Mi się zdawało, że ten pieniądz najważniejszy. Wcale nie. Pan Jezus jest najważniejszy, sakramenty są najważniejsze, Kościół, możliwość adoracji Pana Jezusa, kiedy to jest możliwe. I rozmawiam z ludźmi, którzy bardzo cierpią z tego powodu, że tego po prostu nie mają. Że tak łatwo jest wtedy pobłądzić, wejść w ten grzech i kiedy on się pojawia, potem tak trudno z tego wyjść. Bo są przeszkody, bo nie można łatwo dojechać, albo księdza nie ma, albo ksiądz zachorował i tak dalej. A więc już szatan sam będzie dbał o to, żebyś ty nieprędko poszedł czy poszła do tej spowiedzi, żeby to usprawiedliwianie tego grzechu było pewną normą funkcjonowania, postępowania. Mogą to być nawet takie jakieś szantaże ze strony bliskich, którzy tam też są, ludzi z pracy, że jeżeli ty się staniesz jakiś tam za bardzo religijny, wierzący, to stracisz szansę na coś. Albo szantaże duchowe pochodzące już od złego ducha. Tak jak ta kobieta pisała, że nie rób tego, nie nawracaj się, bo jak się zaczniesz nawracać, to jak wsiążesz do samolotu, to samolot spadnie na ziemię, albo spotka cię wypadek, albo ktoś bliski tobie umrze. No nie do wiary, ale tak jest i tacy ludzie są. Ale chyba najgorszy jest ten wpływ ludzi, środowiska, z którym zaczynamy się wiązać. Coraz więcej tych, którzy nie wierzą albo wierzą letnio, coraz więcej kompromisu. I
no może potem dojść do różnych sytuacji, nad którymi całkowicie tracimy kontrolę. A więc właśnie już jak w przypadku tego świadectwa, jakichś form manifestacji złego ducha, jakichś znaków, że to już nie panujemy nad sobą, nad swoim ciałem. No oczywiście nie każdy tak ma i dobrze, ale jeżeli coś takiego się pojawia, to też nie bez powodu. To są sygnały, znaki od Pana Boga, ostrzeżenia. Jest bardzo źle. Natychmiast trzeba szukać pomocy. I to szukać pomocy oznacza nieraz właśnie zrobić ileś tam kroków wstecz. W jej przypadku powrót na jakiś czas do Polski, uporządkowanie tej sfery duchowej. I to również jest taka rada, z którą często wychodzę do tych ludzi, jak ich odwiedzam za granicą, że na chwilę musisz to zostawić. Zostawić swoją pracę, karierę i tak dalej. Wracaj do Polski. Tak jak musisz w pewnym momencie, kiedy nawala twoje zdrowie fizyczne, zrezygnować z czegoś, nie wiem, pojechać do sanatorium czy do szpitala na jakiś czas. No bo musisz wrócić do zdrowia, tak samo w sferze duchowej. Trzeba też umieć pewnie cię powiedzieć stop, teraz szukam pomocy i wyłączam się od wszystkiego. Nawet kosztem tego, że wracam za granicę. Wczoraj rozmawiałem z pewną młodą kobietą, która ileś lat spędziła w Irlandii i też niestety była w bardzo trudnej pracy. Mówi, że mobbing był na porządku dziennym i to powodowało, że ona sama miała coraz więcej problemów i z sobą, i z relacjami z innych ludzi. Żyła w nieustannym stresie, zdrowie jej upadło, pojawiały się też grzechy. Jak mówię, szatan wykorzystuje okazję, którą my mu stwarzamy. I zamiast już wtedy wrócić do Polski, bo widziała, że dzieje się coś złego, no to jednak uparcie nie, bo byłby to wstyd, że nie poradziłam sobie, że inni sobie radzą, ja sobie nie radzę. Chciała coś sobie udowodnić. Mówi, 5 lat życia zmarnowane, potem jednak już było dno, trzeba było wrócić i mówi, kolejne 5 lat to było wychodzenie z tego problemu. Więc gdyby podjęła tę decyzję wcześniej, myślę, nie byłoby tak źle. Ale jednak, że tak trwa w uporze, to jednak to wychodzenie było znacznie dłuższe i na pewno jej życie nie toczy się tak, jak powinno potoczyć, gdyby od początku współpracowała z Panem Bogiem, bo przynajmniej uważnie obserwowała, co się dzieje z jej sercem, z jej duszą, z jej ciałem. Tego po prostu zabrakło, bo był w niej jakiś upór, był może jakiś lęk. Niechęć do tego, żeby wrócić do Polski i po prostu przerwać tą tragiczną sytuację, w której się znalazła. Tak więc na to też musimy zwracać uwagę, że może pragniemy tej świętości, może pragniemy, żeby to nasze życie szło we właściwym kierunku, ale jest jakiś w nas problem pychy, może jest to coś jeszcze innego. No i stoimy w miejscu, w jakichś patologicznych sytuacjach. To, co jeszcze chciałbym skomentować, odwołując się do tego, co tutaj usłyszeliśmy, to właśnie to, że dobrze zafunkcjonowała jej rodzina, szczególnie właśnie siostry, które na przykład jedna tutaj zamówiła mszę świętą, druga dała jej książkę o zawierzeniu 33. One być może nie wiedziały, czy siostra na to zareaguje, czy nie, czy to przeczyta, ale jednak jakoś Matka Boża się nimi posłużyła. I my też może mamy gdzieś w pobliżu siebie takie osoby, które potrzebują pomocy. Może one są z najbliższej rodziny. Nie bójmy się dać im coś, jakieś koło ratunkowe, które może oni dziś odrzucą, ale może jednak jutro zadziała. Ja sam często tak robię, że kupuję sobie jakieś na zapas książki. Jak spotkam jakąś osobę, która wiem, że potrzebuje takiej pomocy, jakiejś konkretnej, to już wiem, że taką książkę mam i że mogę tej osobie taką książkę podarować. I po jakimś czasie ta osoba dzwoni albo pisze, że no proszę księdza, bo mi coś tam bardzo pomogło z tej książki, którą ksiądz mi dał. Mam też w parafii takie studentki, neofitki, bardzo wartościowe dziewczyny. I im też od czasu do czasu daję różne takie przedmioty, które wiem, że tam zostawiają po swoich różnych znajomych, kolegach, koleżankach na studiach, też u niektórych z rodziny. Ostatnio to były właśnie te cudowne medaliki. Mówię im, jaka jest historia tego medalika. Dla nich to jest wszystko nowość. One o tym nie wiedziały, że coś takiego jest, że na przykład jak się da taki cudowny medalik takiej osobie, która na przykład jest z dala od Boga, od Kościoła, no to już on gdzieś tam działa, wpływa. Żadna magia, bo to też musi być modlitwa, ale jednak jest pewna łaska z tym związana.
i one właśnie z tego bardzo korzystają. Nie mówiąc też o innych książkach, które też staram się im polecać, podawać jakieś konkretne tytuły, same sobie kupują, ale też kupują dla innych. Dla znajomych, dla przyjaciół, wręczają w prezencie czy przy jakichś innych okazjach. Mówią, dzisiaj ta osoba tego nie przeczyta, ale może przeczyta to jutro, może za jakiś czas, kto wie. Więc wy też w taki sposób starajcie się działać. A są też takie sposoby, no, które są wyjątkowe, jak na przykład zamówić mszę świętą w intencji kogoś pogubionego, potrzebującego pomocy. Ktoś powie, no jest msza, jest odprawiona, przeszła i nic się nie zmieniło. Ty nie wiesz, ile taka msza zadziałała w życiu tej osoby, za którą poprosiłeś. Czemu my jako księża ciągle musimy odprawiać za nieboszczyków? No fajnie, no bo oni też potrzebują pomocy. Ale chyba ja zdecydowanie wolę odprawiać za żyjących. O nawrócenie syna, córki, siostry, brata, o właściwy wybór męża, żony i tak dalej. Na rok, który ma 365 dni, to tak lekko 330 to są intencje za zmarłych. Zmarły życia już nie zmieni, ale żyjący jeszcze może zmienić. Pamiętajcie o tym, bo to jest wielka łaska, póki jeszcze są księża, którzy te intencje mogą odprawiać. Są takie miejsca w Polsce i na świecie, gdzie żeby się zapisać na mszę świętą, no to możesz dać na mszę świętą, ale będziesz czekał rok, dwa, trzy, aż przyjdzie twoja kolej. Bo jest tylko jeden ksiądz i może odprawić jedną mszę. No chyba, że to są jakieś zbiorowe msze, no ale to już są inne sprawy. Więc u niej był ktoś z rodziny, z bliskich, kto się modlił. A więc wy też módlcie się o świętość, o nawrócenie dla swoich bliskich, znajomych. Nie zapominajcie o nich, bo Matka Boża też się chce wami posłużyć. I ona sama to zrobiła wobec siebie samej, że się zawierzyła Matce Bożej. Choć były walki, to musiała być naprawdę wyjątkowa łaska, że ona to podjęła, mimo że przecież jeszcze była bez powiedzi, że jeszcze się tam dużo, dużo wlokło za nią problemów, że się nie zraziła, że coś w niej mówiło, nawet że te 33 dni odmawiasz, opuściłaś jeden, dwa dni i jeszcze raz ciągnij to, nie zniechęcaj się, nadrób to. Też takie osoby się mi przytrafiają, które mają jakieś różne postanowienia i po jakimś czasie mówią, a już jeden dzień opuściłem, drugi dzień, trzeci, to już jest nieważne, Pan Bóg na pewno tego nie przyjmie, to nie zadziała i tak dalej. A ja mówię, próbuj, nie zrażaj się. Pan Bóg jest ponad tym wszystkim. Twoja wola się liczy. Więc wy też pamiętajcie o tym, że owszem, może być jeden, dwa dni jakiejś słabości, ale potem trzeba na nowo wracać do tego, żeby starać się wypełniać to, o co Pan Jezus prosi. No i w końcu też bardzo ciekawa rzecz. Pan Jezus pokierował ją do siebie samego. Bo najpierw ona została niejako dana Matce Bożej, właśnie to przedszkole. Najpierw się mamusia nami zajmuje w przedszkolu, ale potem już konkrecik, czyli Pan Jezus. I Pan Jezus zawsze też przychodzi z Duchem Świętym i mówi jej Duch Święty, odnowa w Duchu Świętym. Odnowa w Duchu Świętym to nie znaczyło tego, że ona miała przystąpić do grupy odnowy w Duchu Świętym, tylko że ona musi się odnowić w Duchu Świętym. Że nie ma drogi świętości bez Ducha Świętego. Różne mamy opinie, zdania na temat grup charyzmatycznych, czy w ogóle nawet samych grup odnowy w Duchu Świętym, ale tego nie można generalizować i nie można sprowadzać tylko i wyłącznie do takiej grupy. W niej jestem albo w niej mnie nie ma. Chodzi o to, że my mamy codziennie odnawiać się w Duchu Świętym. To jest zadanie dla każdego z nas. Odnawiać się w Duchu Świętym, czyli odnowić w sobie Ducha Świętego, zaprosić Go na nowo. Wypełniać się Duchem Świętym. Tego chce od nas Pan Jezus. Nawet dzisiaj jadąc tutaj rozmawiałem z pewną panią, która prosiła o rozmowę i kiedy już zadzwoniła, to robiła wszystko, żeby ta rozmowa się nie odbyła, żeby ją przerwać. Mówiła, że na pewno jest ksiądz zajęty, a słyszę, że ksiądz jedzie, to nie chce księdzu przeszkadzać. A właściwie to mój problem nie jest tak wielki, więc już, a właściwie to mi nic nie dolega, chociaż dolega. To jest dla mnie znak rozpoznawczy, że ta osoba ma problemy i że trzeba jej pomóc. Bo że ktoś do mnie dzwoni i nalega, mam milion problemów, niesamowicie jak ja mam problemy duże, ksiądz musi mnie teraz wysłuchać, bo jak nie... No to wiem, że ta osoba nie ma żadnych problemów i tylko im zabiera czas. Ale jak ktoś dzwoni do mnie i od razu chce kończyć, bo wie, że ja mam mało czasu, to ja wiem, że właśnie ja jej ten czas muszę poświęcić. Więc tak rzeczywiście było.
I no, powiedziała, że czuje się tak właśnie bardzo pusto, że od jakiegoś czasu przestaje się modlić, że przestaje chodzić na mszę świętą, że w ogóle tak się jej dużo rzeczy wali w małżeństwie, w rodzinie. I tak od razu mi przyszło na myśl, czy Pani się modli o Ducha Świętego, czy Pani w sobie odnawia te dary, które Pani ma. No bo jeżeli gdzieś Pani czuje, że odchodzi od Boga, od wiary, to tutaj trzeba pomocy Ducha Świętego. No ona mówi, no nie, że tego nie robię. No. Ale przyjęła to z zainteresowaniem, że to może być dla niej jakąś pomocą. I na końcu powiedziała, wie ksiądz, ja właśnie chyba tego musiałam usłyszeć. Że tego mi gdzieś brakuje, że ja gdzieś to straciłam. I też się powołała na pewnego kapłana z rodziny, który też czasami jej przypominał o tym Duchu Świętym. Mówi, że gdzieś tutaj chyba ten temat mi się rozjechał. Może to właśnie o to chodzi. Pragniemy świętości. To nie o to chodzi tylko, że w Ruchu Czystych Serc pragnę czystości. Nie, ty chcesz, masz chcieć czegoś więcej, pragnąć świętości. Ale bez Ducha Świętego tej świętości po prostu nie będzie. I dlatego trzeba się mu bardzo mocno oddać na to prowadzenie. Ale to jest dopiero wstęp do wszystkiego, co ma się wydarzyć dalej. I o czym pisze też ta dziewczyna w tym mailu, że Pan Jezus ją... No, ona współpracowała z pewnymi sprawami, które Pan Jezus jej podsuwał. Ale ona wiedziała, że musi to zrobić. Odciąć się od tego środowiska, w którym była w Ameryce, od tych znajomych, zamknąć się nawet gdzieś tam w górach, jak napisała, z dala od świata, tylko z tymi książeczkami, z modlitwą, z różańcem, na jakiś czas. I Pan Jezus wtedy porządkował jej życie. To, co wydawało się niemożliwe, zerwanie jakiejś grzesznej relacji, wtedy właściwie nic nie robiąc, samo się rozwaliło, legło w gruzach. Sam Pan Jezus to wszystko porządkuje. Tak więc widzimy, jak się otwieramy na Pana Boga, na Jego obecność, na Ducha Świętego. On sam porządkuje nasze życie. I teraz znowu wracając niejako do tego charyzmatu, z którego wyrastacie, z tego charyzmatu czystości, to gdyby chcieć streścić w jednym zdaniu wszystkie słowa, które Pan Jezus wypowiedział do Alicji Ręczewskiej dotyczące czystości, to On by powiedział, potrzebuję Twojej czystości, aby uczynić Ciebie świętym. I nie niszcz swojej świętości grzechami nieczystości. Chciałbym to powiązać, o czym teraz mówię, właśnie z tym charyzmatem, który chcecie w sobie pielęgnować i który rozpoznajcie jako szczególną wartość w tym świecie. Pan Jezus potrzebuje naszej czystości i tutaj nie ma żadnych ustępstw, tutaj nie ma żadnych kompromisów, którym jest strasznie bolą, kiedy słyszę o nich z ust osób, które były albo są w Ruchu Czystych Serc. Że wchodzimy w dialog ze światem, że wchodzimy w kompromis ze światem, że da się to pogodzić jedno z drugim, a więc grzech z tym, czego od nas pragnie Pan Jezus. Tego się nie da pogodzić. Pan Jezus mówi, nie niszcz swojej świętości grzechami nieczystości, bo one najszybciej Ciebie odciągną ode mnie. Jedna dziewczyna opowiadała mi, że otrzymała też po nawróceniu od Pana Boga taki wyjątkowy dar, bo rozmawiała z Nim w sercu, ale mówi, że to wszystko trwało do momentu pojawienia się grzechu nieczystego. Ona wprost mówi, że tym problemem były dla niej pewne treści, w które wchodziła, kanał, który tam sobie subskrybowała w ramach tych różnych serwisów, no i tam oferował jej tego rodzaju treści. Więc jak ona wykupywała to, to ten głos milczał. I Pan Jezus jakby wtedy się cofał w jej sercu, w jej duszy. I ona mówi, że po jakimś czasie zrozumiałam, że albo ja, mówi Pan Jezus, albo te sprawki w telewizji, w internecie. Albo to. Jak rezygnowała z tego, to wtedy Pan Jezus na nowo do niej mówił. Więc tutaj kompromisu nie ma. Żeby to zrozumieć, jak najbardziej potrzeba Ducha Świętego. Żeby mieć siłę, żeby o to zawalczyć, musimy być napełnieni Duchem Świętym. Musimy dać Mu się prowadzić. Jeśli ktoś chce trwać w czystości, ale właśnie takiej, która nas prowadzi do świętości i wynika z pragnienia świętości, czyli ukochania Pana Jezusa ponad wszystko, to wtedy zdamy sobie sprawę z tego, że czystość nie będzie wypadkową różnych postanowień i samozaparcia się, które też są ważne oczywiście, ale przede wszystkim
będzie konsekwencją naszego napełnienia Duchem Świętym. I wtedy ta świętość doprowadzi nas do czystości, ta czystość doprowadzi nas do świętości. Napełnić się Duchem Świętym i dać Mu się prowadzić. Przede wszystkim Duch Święty daje nam dzisiaj wiarę. Popatrzcie, jak dziś jesteśmy atakowani w wierze, że osoba, która ma na przykład upadki w kwestiach czystości, czy w ogóle swoich postanowień, to oznacza, że najpierw gdzieś musiała w czymś zwątpić. Gdzieś tam jakiś element jej wiary został naruszony. Więc żeby nie stracić wiary, takiej właśnie żywej, konkretnej, radykalnej, zero-jedynkowej, ewangelicznej, potrzebujemy Ducha Świętego. Bo jeżeli nie, to wyprowadzimy się w maliny i innych poprowadzimy w maliny. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby w nas odnawiał wiarę. Prosimy o Ducha Świętego, ale też trzeba prosić o obecność Pana Jezusa w naszym życiu. No bo z czym przychodzi Pan Jezus do nas? Z miłością. Nie ma świętości bez miłości, bez ukochania Pana Jezusa, bez ukochania drugiego człowieka. Nie ma też wzrastania w wierze bez miłości, bo tylko miłość nas może prowadzić w wierze i może ją w nas pomnażać. Te osoby, które potrafią kochać, jak na przykład kochali święci, święty Jan Paweł II, święta Matka Teresa z Kalkuty, to były osoby o gigantycznej miłości, ale też gigantycznej wierze, pomimo różnych ciemności, które się pojawiały w ich życiu. No i to jest druga osoba Trójcy Świętej, czyli Pan Jezus, no i też Bóg Ojciec. Ilu z was tak personalnie modli się do Boga Ojca, a ręka do góry. Nagrywa się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Szok. A was jest ponad 100. Słuchajcie, a to jest Trójca Święta. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To gdzie tego Ojca zgubiliśmy po drodze? On tam na czubku naszej głowy ma być. Także nie zapominajmy o Nim. Są takie orędzia, ja nie pamiętam konkretnie, jak się taka pani nazywała, ale tam Bóg Ojciec do niej mówi. Warto je sobie czytać, gdzieś tam znaleźć. I tam bardzo mocno Bóg Ojciec właśnie apeluje, prosi, żeby też Jego nie pomijać. Bo przecież no, On jest źródłem wszystkiego i też On chce nas prowadzić do prawdy w naszym życiu. Jakoś szczególnie mocno błogosławi tej drodze, która jest drogą prawdy. To jest przeciwieństwo tego, z czym przychodzi do nas szatan, czyli z kłamstwem. I wielu z nas, chociaż wydaje się im, że jesteśmy nawróceni, że w ogóle super działamy, to jednak cały czas gdzieś tkwimy w jakichś małych kłamstewkach, małych albo dużych. I dlatego potrzeba bardzo mocno, żeby Bóg Ojciec przyszedł do nas i pomógł nam odkrywać w naszym życiu prawdę. No dzięki której też poznajemy naszą wiarę, bo bez tego trwania wprawdzie nasza wiara będzie bardzo kulawa. Więc Trójca Święta chce być zaproszona do naszego życia. No i też właśnie została nam dana Matka Boża, w tym mailu pięknie opisana, jak to przejęła właśnie troskę o tą kobietę, jak pomagała jej uporać się na tym pierwszym etapie z tymi jej słabościami. Jako pierwsza przyszła zmiażdżyć szatana, który przestał od tego momentu ją dręczyć, ale przede wszystkim właśnie ona nam zostaje dana jako pewien wzór. Jako wzór, jak ma wyglądać świętość w naszym życiu. A więc ma być to droga całkowitego oddania, tak jak ona całkowicie się oddała Bogu Ojcu. Ma być droga całkowitej miłości do Boga Ojca i całkowitej pełni w Bogu. Być pełnią w Bogu. Napełnić się Bogiem. To jest właśnie to, czego możemy uczyć się od Maryi i prosić ją, żeby ona nam takie łaski wyprosiła. Nie bójmy się jej wprost mówić tego, że chcę, Maryjo, Ciebie naśladować. Chcę być jak Ty. Potrzebuję Twojej pomocy. I wtedy już inaczej patrzymy na nią samą. No, szatan nie odpuszcza. Im bliżej będziesz chciał być Boga, tym bardziej będzie atakował, zniechęcał na różne strony. I dlatego też trzeba się w ogóle modlić. Jakiś czas temu widziałem taki film dokumentalny, gdzie pokazano pewne miasto, które zostało zdewastowane przez tornado. No i jedna z osób, która to była w Ameryce, która przeżyła właśnie ten kataklizm, powiedziała, że kiedy schowaliśmy się z rodziną w piwnicy, w podziemiach,
to mieliśmy wrażenie, że jakiś potężny walec przetacza się, jakaś maszyna, właśnie te hałasy i niszczy wszystko, całe miasto, nasz dobytek, wszystko fruwa w powietrzu. Oni mówili, że mieli w głowie właśnie taki obraz, takiej wielkiej maszyny, no, która po prostu wszystko niszczyła, wszystko im odbierała. I tak nieraz wygląda szatan, który idzie przez nasze życie, przez nieraz całe rodziny, jakby taki wielki dewastator. I ktoś pyta, czy jest jakaś siła, moc, która może taką maszynę, ten walec zatrzymać? Jest. I to jest właśnie nasza modlitwa. Dopóki się modlimy, dopóty szatan nie może nic zrobić w naszym życiu. Modlitwa zatrzymuje szatana, który dewastuje nasze życie, który chce zniszczyć naszą duszę, naszą relację z Bogiem. Ale jak się przestaniesz modlić, on wtedy znowu rusza, natychmiast ta maszyna rusza do przodu. Prosta sprawa. Modlisz się, albo się nie modlisz. Dlatego ta modlitwa musi być. I to też jest niestety częsty przypadek w życiu ludzi, którzy gdzieś tam się nawracają. Którzy są na różnych dobrych drogach do świętości, ale w pewnym momencie pewne sprawy zaniedbują, przestają się modlić i znowu szatan zaczyna działać. Ta maszyna idzie do przodu. Bóg chce, żeby nasze życie było taką piękną przestrzenią, jak jakiś najpiękniejszy ogród. On nie chce, żeby tam ten walec przetaczał się i wyrywał wszystko po kolei, miażdżył. Ale jeżeli się modlimy, to wtedy to, co najpiękniejsze w naszym życiu, zostanie ochronione, ocalone. I nieraz no, jest smutek, kiedy przygląda się życiu różnych osób, gdzie ten walec przetaczał się przez lat 5, 10, 20, a może i dłużej. I owszem, w pewnym momencie ta osoba się nawraca, coś tam się zmienia, coś się zaczyna odbudowywać, ale jest świadomość. Ileś tam lat życia to była ruina. Tego Bóg nie chce. A więc modlić się trzeba cały czas. Na pewno Pan Bóg chce, żeby nasze życie było piękne, żeby było święte, żeby było radością. Tak będzie, jeżeli sami zaczniemy to nasze życie traktować z szacunkiem i z miłością. Jeżeli coś mam i o coś dbam, to to jest piękne i długo mi służy. Jeżeli o to dbam wtedy, bo mi na tym zależy. Bo na przykład to kocham. I wtedy to wydaje wspaniałe owoce. Ale jeżeli mi na tym nie zależy, jeżeli tego nie kocham, jeżeli tego nie szanuję, no to wtedy to idzie na rozwałkę. I tak nieraz traktujemy właśnie nasze życie. A więc też dobrze jest modlić się o miłość do samego siebie, do swojego życia, do swojego ciała, żeby nie pozwolić, żeby to wszystko było dewastowane przez kogokolwiek albo przez żadne życiowe sytuacje. Tyle mówi się na przykład na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc. Miejcie szacunek do samych siebie. To znaczy, miejcie miłość do samych siebie. Jeśli kochasz samego siebie oczywiście taką miłością dobrą, zdrową, to nie pozwoli, żeby jakaś osoba z zewnątrz, czy to jest twój wyśniony mężczyzna, czy kobieta, nagle w jeden tydzień, miesiąc, czy rok ci to zniszczyli, odebrali. Bo jednak w tobie ta miłość jest o wiele większa, żeby zachować w sobie to piękno, niż jakaś emocja, uczucie do kogoś, kto się nagle w twoim życiu pojawi, a niekoniecznie pochodzi od Pana Boga. A więc też warto modlić się o to, żebyśmy się nauczyli traktować siebie samych z szacunkiem i z miłością, ale też abyśmy potrafili tak traktować innych ludzi. No ale żeby tak było, żebyśmy byli zdolni do takiej miłości, to naprawdę potrzeba Bożej pomocy. Potrzeba, żeby Jezus w nas był, ponieważ to On jest miłością, żeby Bóg w nas był. Trzeba się modlić o Bożą obecność w nas samych. I jak Bóg w nas będzie, i to będzie właśnie ta świętość, do której zmierzamy, to wtedy to, co w nas, będzie kwitło. Kwitło w miłości. Będzie radowało oczy nie tylko nas samych, ale także innych ludzi, którzy gdzieś tam znajdą się w pobliżu nas samych. Tak więc żyć świętości to napełniać siebie i swoje życie obecnością Bożą. Napełniać je miłością. I trzeba czynić to bardzo świadomie, z uwagą, by nie wpaść w pułapki szatana. I taką pierwszą formą ochrony samego siebie przed pułapkami szatana jest modlitwa i pielęgnowanie w sobie Bożej obecności przez sakrament. To chce nam szatan odebrać. Od tego chce nas odciągnąć. To jest najważniejsze. Modlitwa i pielęgnowanie w sobie Bożej obecności przez sakrament. Jeżeli z tego rezygnujemy, to znaczy, że wpadliśmy w potężną pułapkę przez duże P
I to P oznacza pycha, nasza pycha. Ja wiem lepiej, ja znam inną drogę do świętości. Nie ma innej drogi do świętości. Tylko przez pokorę możemy wpuścić Boga do naszego życia. A kolejne grzechy, jakie mogą się pojawić w naszym życiu, na przykład grzechy nieczyste, to już będzie konsekwencja tego, że popadliśmy w grzech pych. Dalej, aby zachować w sobie świętość, trzeba też uważnie czytać sygnały, jakie wysyła nasze ciało i umysł. I umieć właściwie reagować na to, co się dzieje w naszym życiu, czy na przykład z naszym ciałem. Żeby nie było tego, co powiedziałem, dziur w tej przestrzeni, która jest w nas, którą wykorzysta zły duch. Trzeba uważnie obserwować to, co się dzieje w moim życiu. Szczególnie właśnie choćby w nas samych. Umieć reagować na zmęczenie. Bo przez zmęczenie już szatan atakuje zmęczonego człowieka, po prostu. A więc musisz sobie powiedzieć, stop, teraz muszę po prostu dać sobie czas na odpoczynek. Jestem człowiekiem fizycznym. Ja też jestem zmęczony dzisiaj, bo mam za sobą 3 trudne dni i też wracam z daleka jadąc i nie powiem, żebym się najlepiej czuł wchodząc tutaj, wiedząc, że jeszcze czeka mnie ileś godzin dzisiaj ciężkiej pracy, podróży i tak dalej. Ja wiem, że muszę w przyszłym tygodniu odpocząć, jak się skończy niedziela. Większość z was będzie odpoczywać, my nie. Bo wtedy będzie bardzo łatwo o właśnie choćby to, żeby reagować, nie wiem, jakimś zniecierpliwieniem czy czymkolwiek. Więc uczmy się reagować na te sygnały, które wysyła nasze ciało. Potem, jeśli na przykład się gdzieś zagubimy, w czymkolwiek, to wtedy myślę, bardzo ważne jest też modlić się. I w końcu, jeżeli pojawi się w nas takie uczucie, o którym często, coraz częściej słyszę od różnych ludzi, czyli uczucie pustki, dzisiaj po raz ostatni słyszałem, jest we mnie taka pustka, to wtedy koniecznie trzeba przystąpić do sakramentów. I kiedy czujesz to wszystko ze sobą połączone razem, czyli zmęczenie, zagubienie, pustka, to jest odpowiedź tylko jedna. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz się zatrzymać, potrzebujesz Jego sił i wtedy modlitwa, sakramenty, Jezus na nowo i przejdzie wszystko. Kręcicie się niesamowicie, to znaczy, że mam kończyć, tak? A o której powinienem skończyć? Bo mi tego nie powiedzieli, o której mam skończyć. 10 minut temu miałem skończyć. 15 po miałem skończyć. To trzeba było powiedzieć od początku, a nie kręcicie się. No nikt mi nie powiedział, który kończę. Przepraszam, może było gdzieś na plakacie, ale ja ten plakat widziałem 2 dni temu po raz ostatni. To co, to już mam powiedzieć stop i koniec, tak? Ale ja mam tu jeszcze ważne rzeczy. To ile jeszcze mogę liczyć na to, że... 5 minut, tak? Na sfinszowanie. Okej. No to taki, naprawdę zrobię teraz taki punkcik jeden, żeby to podsumować wszystko. Na pewno przezwyciężenie naszych słabości i grzechów jest możliwe, bez względu na to, co jest tym grzechem i słabością, jeśli w pełni zaufamy Panu Bogu, jeśli będziemy potrafili okazywać Mu miłość. To chcę wam podkreślić, bo ilekroć słyszę w konfesjonale, że ktoś mówi, że trwam w tych grzechach, na przykład nieczystości, tyle lat i ja wiem, że z tego nie wyjdę. To znaczy, że ulegasz jakiemuś kłamstwu. Wyjdziesz z tego, możesz wyjść z tego nawet po tej spowiedzi, którą odbędziesz dziś, raz na zawsze z tym skończyć. Jeśli tylko zaufasz Panu Bogu, jeżeli też będziesz potrafił okazywać Mu miłość. Może tego drugiego punktu brakuje, a może brakuje tego pierwszego. Na różne sposoby można okazywać Panu Bogu miłość. To trzeba sobie ustawić w głowie. Już nie chcę, bo chciałem to tu wytłumaczyć, ale już nie mam na to czasu. Może kiedyś, innym razem. Ale to jeszcze trzeba sobie ustawić w głowie sprawy przykazań. Zostały nam dane po to, żeby ich przestrzegać. Nie może być tak, że z góry zakładam, nie wyjdę z jakiegoś grzechu. Na pewno wrócę tutaj za dzień, za 2, za 3 do konfesji, bo na pewno złamię Boże przykazanie. Jak sobie ustawisz w głowie to, że dane mi zostały te przykazania, żeby je przestrzegać, to wtedy nie wolno ich łamać, bez względu na powód. Przykazań Bożych nie można zmieniać, bo to jest Słowo Boże. Pan Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Więc jeżeli przyjdziesz kiedyś do jakiejś spowiedzi, usłyszysz od księdza, dobra, nie ma problemu, grzesz tam sobie i tak dalej, to znaczy, że ten kapłan ma wielki problem. Albo jeżeli ty sam sobie tak powiesz, albo powiesz do chłopaka, dziewczyny, możemy żyć w grzechu i wszystko będzie fajnie, nie. To znaczy, że uderzyliście w Słowo Boże, w samo centrum Słowa Bożego. Jezus mówi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Bez względu, co Pan Jezus miał na myśli, nie miał na myśli nic dobrego. Nie proponuje być najmniejszym w Królestwie Niebieskim, bo to może oznaczać wielkie problemy po drugiej stronie. Świętość to nie bezgrzeszność, czy całkowita wolność od upadków. Takich ludzi po prostu nie ma. Świętość to szczere, wynikające z miłości do Boga nawrócenie nawet z największych upadków. To zrozumienie, że nie da się pogodzić wiary w Boga z grzechami. To modlitwa i współpraca z łaską. Dopóki patrzymy na człowieka przez pryzmat jego przeszłości, błędów, upadków, patrzymy na jego życie oczami szatana i stajemy się jego niewolnikami. Musimy się nauczyć patrzeć na bliźniego, który zmartwychwstał z grzechu oczami Jezusa, jako nowe, odrodzone, wskrzeszone stworzenie, zrodzone z miłości Jezusa, z Jego przebaczenia i z miłosierdzia. To jest bardzo ważne, co teraz powiedziałem tak bardzo precyzyjnie. Chciałbym, żebyście do tego wracali w ocenie innych ludzi, bo często niestety tego nam brakuje. No i też już nie chcę tam się rozwlekać. Trzeba też mądrze tworzyć swoją przestrzeń życia, żeby nie tworzyć sobie okazji do grzechu. A więc tworzyć przestrzenie dla Boga, przestrzenie na spotkanie z Nim, na przykład plan dnia, sakramenty, modlitwa, Słowo Boże. Dobierać sobie właściwych ludzi wokół siebie. Dobierać mądrze kulturę, którą czytamy, którą oglądamy, filmy, gazety, książki. Dobrze urządzać sobie mieszkanie, żeby nie zawalać sobie takimi rzeczami, przedmiotami, które będą nam utrudniać spotkanie z Bogiem. Tworzyć czyste, święte relacje. I kiedy patrzysz na drugiego człowieka, myśląc o własnych pragnieniach, to patrzysz na niego w grzechu. Kiedy patrzysz na drugiego i pragniesz jego dobra, wówczas patrzysz w miłości. Ale kiedy patrzysz na drugiego i myślisz, że chcesz go do Boga doprowadzić, to wtedy jest to największe dobro, jakie może przytrafić się tobie. To jest pewna łaska. I czysta, święta relacja, bo o relacjach właśnie chciałem jeszcze jedno słówko powiedzieć, budowana jest na prawdzie. Gdy kogoś kochasz, musisz nauczyć się mu mówić także, że jest w błędzie, że błądzi. Musisz też nauczyć się przyjmować tego rodzaju słowa upomnienia od innych. A poważne upadki w relacjach, utrata świętości zaczyna się właśnie wtedy, kiedy brakuje tej prawdy, kiedy oboje zaczynają się oszukiwać. I nie będzie ani świętości, ani Bożej łaski tam, gdzie po prostu jest kłamstwo. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.